Dobra, możemy zaczynać. Widzę, że Aga nie próżnowała i faktycznie zebrała materiały. No to będzie dzisiaj co robić w takim razie. Dobra. No niestety, o, widzę, że żarełkiem się zajęła. Tutaj też coś z gotowaniem. Drewno akacjowe, podbudowanie tego. Tu nie ma to, co myślałem. Widzę, że też trochę poprzepalała minerałów. Ale brakuje mi kobla. To nie jest to, to też nie. Ale guś, powiedz, że trochę kobla zebrałeś, bo to jest najważniejsze. Oj, chyba jednak nie. Czyli nie huhu z planu. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Jak chociaż połowę powinę tych kurczaków. Dobra. Tu też nie. Jakiś patyczek. Zink, ona już nawet przepalała niektóre. Nie no, plus jeden. Żaga się nie opierdalała. Dobra, a ja i tak muszę zrobić jakieś patyki. Więc to przepalę, pozmieniam na deski. Oto. Dobra, tyle desek wystarczy. No dobra, no to lekko wyrównam teren. W takim razie nie da rady, widocznie. Dzisiaj nie zrobimy tego, co było planowane. Oczywiście to nie jest jej wina, no bo ja rozumiem, ona też chce spać i tak bardzo dużo zrobiła. Okej, kilofałkę. Mieczałkę. Dobra. Tu, tu. Nie, najpierw zrobimy broń. Zink nie służy do tego? Z czegoś, co się robi z zinku? Oj, to chyba nie z zinku się robiło, co? Czekajcie, kliknę prawym. A, to nie tak się klikało. Czekajcie, zink. Zink. Zink nuggets. Nuggets. Boże, nuggets. To nie, to nie. Kształtowanie, wytwarzanie, wytwarzanie, receptura. Dobra, czyli z zinku nic nie zrobimy. Czyli zink mogę odłożyć w sumie do skrzynki, bo to i tak się nam nie przyda. No nakopię trochę tego kobla. To nie ma jak, inaczej ni hu hu. Dobra, to odłóżmy. A następny jest aluminium. Czy z aluminium można coś robić? Alu. Oj, z aluminium można. Wow, i nawet ładne rzeczy z tego są. To jest ze sztabki aluminium? Czy z czego to się robi? Ej, to nie działa jak na to klikam. Dobra, spróbujemy w takim razie w craftingu to zrobić, tak? Tak? Sztabka alumitu. To jest aluminium, czyli z aluminium też nic nie robimy, ok. Będziemy jakoś pewnie to przetwarzać w takim razie. Sztabka aluminium. Nie, to tu. Się nauczyć w końcu. Sztabka cyny, dobra, z cyny coś robimy? Cyna, cyna. Dobra, z cyny też nic nie robimy. Koper, z kopru na pewno coś robimy. Koper. To jest jedno? Topper? Topper. Oj, z kopru można robić. Elo pomelo, pozdrawiam z trasy. Co znowu jest Minecraft? Kurwa, wiedziałem. Dobra. Minecraft. Okej. Dzięki, Michaelos, że jesteś na posterunku. Dobra. A my znowu weźmiemy na pełny ekran. No, musi się niestety załadować. Okej. No to z kopru. Jaki tam mieczek wygląda z kopru? Copper Sword. O, Cleaver. Chodzi o taki normalny copper. Dobra. To to będzie z kopru. Infusculium. Ja pierdziele, jakie to są nazwy. Infusculium, wpiszmy to. Infusculium.
Infu też gówno się robi. Dobra. Do tej sztabki nie zużyjemy. Deep Iron. Deep... O, z Deep Ironu się robi. Ale to też chyba są dość gówniane enchanty. Ale dobra, mamy tego aż 6, to zużyjemy na pewno 5. Okej, okay, dobra. Na razie weźmiemy i popalimy, mówię. Potem będziemy na takim etapie z tym wszystkim, że nam to tak naprawdę nie będzie robiło różnicy. 5 obrażeń. No to szczerze powiedziawszy, to nie są wcale takie małe obrażenia. A my tu musimy zrobić łopatę. I teraz kilofałkę. Spróbowałbym odpalić shadery jeszcze, ale boję się, że będzie zacinać. Fajnie się gra naprawdę na shaderach. Chciałbym, żebyście to wzięli i też doświadczyli. Dobra, a Tin? Tin. Tinu się dużo robi rzeczy, ale czy konkretnie to, co ja myślę? Tin Shawel? No, chodzi mi o to, tak. Czekajcie, bo coś przecież ja klikłem. Okej, okay, z Tinu. No właśnie, jestem dzisiaj sam. Ale i tak dziękuję bardzo Adze, bo widziałem, że ona tutaj kupę roboty zrobiła, zbierając to wszystko, przepalając. Więc i tak nie jest źle. A po prostu, no w takim razie, no nie uda nam się zrobić to, co było dzisiaj planowane. I zrobimy to na odcinku. Ewentualnie zobaczę, jak to wyjdzie czasowo, no bo chcę godzinkę chociaż streamować, nie? Dobra, z Tinu też gówno idzie, tak? Tin. Tin Ignot. O. Dobra, tutaj też Tin Ignot akurat odpada. Więc Emerald, zrobimy emeraldowe. A ty w Świebodzinie jesteś, o proszę. No to tam szerokiej drogi, nie? A zróbmy tam emeraldową już. Przykład łeb mi urwie, jak wejdzie i zobaczy. Dobra, w stronę Gorzowa Wielkopolskiego jadę. No, to jest, na co się nazywa Siekierra. Siekierra, Siekierra. No i my byśmy musieli dosłownie ten teren wyrównać. No w sumie to będzie nudny odcinek, nie będę wam mówił, że będzie w chuj ciekawie. O, ślimaczek. Ale chcę mniej więcej wyrównać ten teren. Tak. Mówię, może w międzyczasie się weźmie i tego... nazbiera tego całego cobblestone'a. Tu widzę, że aż lata to wszystko. Ale taką już linię mniej więcej też wyznaczymy. No i widzisz, i to się szanuje. Szacunek dla widza w takim razie. Plus jeden, byku. Zaplusowałeś. Dobra. Tu. A jest jaka wielka mucha tu lata. Pierdalej, myślałem, że to mi lata coś nad głową. Dobra, tu się też to zbije. Tu też jest zbite, tu też. Będziemy się starać mniej więcej równać teren do tego poziomu, żeby to też miało ręce i nogi, pagórki, nie pagórki. No to w późniejszym czasie ja to wezmę i w miarę wyrównam jeszcze, nie? Na razie i tak przejdziemy o... tak do przodu. O, no już się zaczyna. Cobblestone. Ale dobrze, go teraz nazbieramy, to przynajmniej potem będzie prościej. Donatę zapłata? Nie wiem, jak będziesz grzeczny, to może coś tam ci sypnę. Okej. Okay. Mógłbym pochodnie. O, nawet mam węgiel. Nice. Przydało się kopać, przydało. Tylko, że wiecie co? Ja tu mam to tak wzięte i chujowo ułożone, że ustawmy to w taki sposób. O, to jest mi niepotrzebny ten kaktus. Kaktus. Okej, okay, no ja idę w dobrą stronę. Mam przy sobie łóżko, nie wziąłem łóżka. Czekajcie, bo to zaraz potem się tu pełno potworów zespałni i to już nie będzie sensu grać, bo będę co 5 sekund ginął. Więc cofniemy się jeszcze tu do łóżka. Tu chyba postawiłem to łóżko, co? Łóżko mam, plecak tego. Nie wiem, gdzie łóżko położyłem. Chyba zjebałem. Zjebałem czy nie zjebałem? Zjebałem. Dobra, Aga. Pożyczam sobie twój plecak, chyba że to jest mój plecak. Nie, to tym nie wiem.
Tak. Leżymy. Musimy pilnować strasznie tego czasu. Wy nie widzicie tego czasu po prawo, ale tam jest normalnie licznik, to się nazywa licznik dni. I ten licznik dni jest bardzo nam potrzebny tutaj. Ja zawsze grzeszny, a że mi grze nie idzie. A to jak każdy. Jakby człowiek się nie rajdżował, to by nie było tak samo. Najważniejsze, że jesteś, że zawsze wspierasz i naprawdę plusik dla ciebie. Bo Meister, co jak co, ale na ciebie zawsze mogę liczyć. Musimy się uzupełnić, żeby może kiedyś osiągnąć naprawdę ogromny sukces. A ja postaram się dzisiaj przynajmniej mu... O! Coś ładnie się tam świeci. Mitryl. A czy ja mogę mitryl wykopać tym? Mogę. Też wiecie co... Aha, tu już mi jakaś ćma wleciała. No tak, butterfly. Byle nie kliknąć na niego, bo potem będzie przechlapane. No dobra, nie, zrobimy taki tunel na razie, tylko 2 na 2, nie? Żeby po prostu się przekopać. Z tego co pamiętam, tam wcześniej był węgiel. Tak, to jest węgiel. Jak już tam zabraknie węgla, to po prostu wtedy się cofniemy i go zbierzemy. Też znając życie już Aga, tam pewnie w cholerę tego węgla zebrała. Więc wiesz. Ale też nie chcę, no bo jednak dziewczyna by się narobiła przy tym wszystkim zbierając to. Plus jeden byczku. Kurwa, gościu, dla mnie zawsze plus jeden. O, my w dość ciekawy obszar się kopiemy. O, tu będziemy mieli jajeczko. Jak potem odpowiednio to weźmiemy i zrobimy. Okej, okay. A ja już pochodni nie mam. A, wiedziałem, że tak będzie. No, już go coś tam uderzyło. Już dokopaliśmy naprzód. Dawaj mi ten wungiel, bo wungiel to mi się przyda. A coś jeszcze było, czy nie? Nie mógłbym postawić pochodnie i to zbijać, byłoby z 10 razy szybciej. O człowieku, wejdź sobie na Face'a i zobacz mój grafik, to sam dojdziesz do wniosku, czy się da, czy się nie da. Ja już teraz nawet nie mam czasu, żeby z moim znajomym spyrzyc wziąć i się ugadać. A jeszcze mi się impreza halloweenowa zbliża, więc w jakiś dzień niestety, ale będzie trzeba odpuścić streamowanie, albo po prostu zrobić parę odcinków do przodu. Czy parę odcinków, no jeden dzień po prostu nagrać do przodu, nie? Mówię, no. Dałem taką deklarację, że mam nadzieję, że chociaż połowa ludzi mnie zrozumie, o co chodzi. Ja lubię takie gówniane budowy. Ja uwielbiam po prostu kopać w ziemi. A jeszcze jak mam tyle surowców to teraz do wydobycia, to już w ogóle jestem szczęśliwy, nie? W tej grze. Ja mam jobla na punkcie kopania pod ziemią. Okej. Okay. To. Tu weszliśmy. Tu już mamy wungiel jakby co? Na przyszłość. Jeszcze muszę myszkę zmienić, bo oczywiście mi się środkowy przycisk myszki zepsuł, nie? Ja tak szybko psuję te całe kółka. I tu. Dobrze, wungiel nam się przyda, wungiel jest potrzebny. Dzisiaj mówię, wyznaczymy ze wszystkich czterech stron po prostu działkę, gdzie tam są te kamieniołomy i tak dalej. Zobaczymy, czy się przekopiemy troszkę dalej, czy troszkę nie. Ewentualnie to potem weźmiemy i zapełnimy. O, ale wungiel na pewno się przyda. Ja też jakoś dopiero od 12 wróciłem z roboty, więc też jestem trochę zmęczony. Czy ja mam tego, więc... Więc to będzie taki spokojny live'ik, tak? Tu nie będzie się praktycznie nic działo, nie będę ani rage'ował, bo nie chcę kurwa sąsiadów o 12 w nocy budzić. Ani jakoś, nie wiem, sztuczny hałas robić.
Nie no, kurwa, gościu, kiedyś na pewno się ugadamy. Tym to będzie, wiesz, najmniejszy problem, nie? Tu to się nie ma co nawet obawiać. A boję się tylko, że tak się przekopię. Tu co to jest? A to jest... Jak to się nazywało? O Jezus, myślę, że już to jakiś jaskin... O! O! Nie podoba mi się to. Mossy Dirt. Ja powiem wam tyle. Na razie chciałbym to uniknąć. Jakichkolwiek pojedynków z jakimiś bestiami. Więc ja sobie o... Tak zabuduję drogę, żeby mnie tu żadne cholerstwo nie złapało. Ewentualnie potem będę pamiętał, jak będę kopał magazyn, bo mam nadzieję, że magazynem ja się zajmę oczywiście, nie? Mam taki zajebisty pomysł na magazyn. Zawsze to wychodzi. Tylko no, potrzeba czasu, a ja teraz na przykład mimo tego, że mam tu live'a obiecanego z FIFA, tu live'a obiecanego z Minecrafta, tak? To no co, na FIFA wchodzę tak naprawdę, żeby tylko te squad battle grać, nie? Więc muszę też powoli zacząć ograniczać FIFA i zacząć skupiać się na Minecrafcie. Chociaż chciałbym, żebyście wy wszystko widzieli, jak się zmienia, jeżeli chodzi o Minecrafta, nie? Bo wiadomo, FIFA Squad Battle, no to by była głupota, jak ja bym wam to nagrywał, tak? To byście się zanudzili. A tak lepiej jest faktycznie grać z innym graczem, kto wie. To też jest jakieś tam wyzwanie, żeby coraz to większe do coraz to większych lig dochodzić. I no... Uważam, że akurat pod tym względem FIFA wam się powinna podobać. Bo naprawdę nie jest monotematyczna, a ja... A ja się przekopałem w chuj daleko, czy nie w chuj daleko? Trochę w chuj daleko, co? Gdzie powinniśmy się przekopać? Tu? No dobra, tutaj. I teraz kopiemy pod siebie. Nie wiem, czy to jest rozsądne. Ale no ja nigdy nie byłem rozsądny. Nie, dobra. Okej, i tu już ścieżka powinna być zakopana. I teraz powinniśmy w tą stronę kopać. Tak szybko 100 kratek przekopaliśmy? Ja jestem, szczerze powiedziawszy, w szoku, nie? O, tu będzie dużo zabawy, jeżeli chodzi o równanie terenu, nie? Aga zajmie się ogólnie mieszkaniem. Ja postaram się tutaj, aby ten teren był w miarę równy. W miarę równy, nie? Bo też mam dość fajne pomysły, jak się tym zająć. A wiem, że i ona by się podjarała, robiąc tam swoje faremki. Z tego, z żarciem sady. Dlatego ta działka jest też tak duża, nie? Nie jest powiedziane, że potem jeszcze jakoś, nie wiem, tej działki trochę nie zmienimy. Ja tu mam swój content ograniczony, ale nie wiem, czy sobie jakieś fify nie pobiorę na kompa, jakiegoś prostego pada nie kupię. No, pad to, wiesz, pad na pewno ci się przyda, uwierz mi, nieraz się jeszcze będziesz wkurwiał w tej grze. Ja jestem w szoku, że jeszcze nie rozjebałem żadnego pada. W ogóle dobrze mnie słychać na tym live'ie, czy nie? No, i Kiliów poszedł się jebać. Dobra, mamy wystarczającą ilość desek. Okej, żeby zrobić crafting, ale teraz... Dobra, postawię go z tyłu. Tu zrobię... A chuj, niech będzie z bruku. Robię już dwie kilofałki sobie. I to zbierzemy. No i dobra, możemy lecieć dalej w sumie. Chociaż powiem wam, że w porównaniu do tej FIFA starej, która była wcześniej, to ta jest naprawdę fajna, nie? Tylko strasznie mnie dupa boli po prostu, że w tych FIFAch jest już tyle tych specjalnych kart. Na każdą okazję coś kurwa jest. Teraz znowu wyjdzie pewnie event halloweenowy. Okaże się, że znowu połowę tych kart będzie po prostu jakimiś bezbekami, napastnikami, znaczy obrońcami na pozycji napastnika i odwrotnie. A, musisz się mocno wsłuchać. Ale widzę, że tu jeszcze mamy jakiegoś gościa, to niech się pochwali, czy jest mnie wystarczająco dobrze słychać.
A ty to jesteś w sumie trasie, więc też powinieneś trochę bardziej się skupić na drodze niż tak naprawdę to, co ja tam pierdolę sobie po cichu. Praktycznie sami widzicie na kamerce, że ten mikrofon to praktycznie w mordzie trzymam, nie? A mówię, nie chcę się drzeć, bo tu też przecież mamuśka wróciła zmęczona z roboty, tak? I no, kurwa, nie będę wprowadzał patologii. Mimo, że seria to się nazywa Pato Team. Ale myślę, że wiecie, o co chodzi, no. Dymy to najlepiej się robi w Fifie. A nie będę robił. O kurwa, i tu coś znowu. Tu, tak, tak. Nie, ja będę wszystko na razie tutaj murował. Coś niebieskiego widzę, mam nadzieję, że to nie jest żaden przeciwnik. A, jest ogólnie 19, powinienem położyć się już do łóżka. Plecak. Mam nadzieję, że będę mógł się tu położyć, co? O, mogę się położyć, zajebiście. Okej, okay. Ten plecak jest boski. Tak to można grać z tym plecaczkiem. Mówię, no to w takim razie, bo to już widzę, że aż 20 minut live'a poleciało, a ja nawet nie jestem w połowie. Widzę, że po prostu w takim razie, no co, wyrównamy tutaj trochę ten teren. Będzie taki, szczerze powiedziawszy, odcinek, żebyście coś powiedzieli o sobie, może coś skomentowali ciekawego. Bo też oczywiście to się potem pojawi u mnie na kanale na YouTubie. Ogólnie seria wam się podoba? Czy macie jakiś plan ewentualnie? Możecie jakieś mi pomysły podrzucać na odcinek? Bo naprawdę, jeżeli chodzi o content minecraftowy, to tutaj jest nieskończony content. Tak naprawdę w Minecrafcie można wszystko zrobić. A na pewno, jeżeli chodzi o osobę, która mi robiła tą paczkę, czyli Kenara, to na pewno wyjdzie, tak myślę, przynajmniej no, z 50 odcinków, jeżeli chodzi o same oficjalne odcinki, nie? A z tymi live'ami plus staram się, żeby było takie mniej więcej zapełnione, czyli akurat ten tytuł będzie nosił nazwę 1.75. Tak jakby zapełnienie do następnego odcinka, nie? I no... Wtedy poproszę go, żeby zrobił mi jakąś indywidualną paczkę, nie? No dawaj, Michaelos, co tam masz? Jaki masz pomysł? No powiem ci, czy to jest planowane, czy to nie jest planowane. Ja mam nadzieję, że jak ty piszesz, to że ty przynajmniej stoisz tym autem, a nie lecisz. No gościu, żebyś próbował przejść Minecrafta. Uwierz mi, że to co tutaj jest zapewnione, to tutaj jest kurwa arcy. No jest taka możliwość przejść Minecrafta, oczywiście. Szczerze powiedziawszy, ja jestem nawet zobligowany, że ja mógłbym normalnego Minecrafta przejść na trybie hardcore. Lecę i piszę. No to trochę nieodpowiedzialnie, wiesz? No ale nie chcę dorzucać teraz kolejnej serii. Zobaczymy. Jesteśmy blisko skończenia serii Biomutanta. Przynajmniej mi się tak oficjalnie wydaje. O kurwa, krowy słyszę u góry. Jesteśmy już dość blisko terenu. Zobaczymy zaraz, gdzie się wykopiemy. Czy ten tunel nie jest za długi? No tu coś słyszę, jakieś stękanie. Pod spodem chyba są, znaczy na górze są robaczki, z tego co widzę. Oho. Tu jest żwirek i muchomorek. Ogólnie widzę, że mimo tego te shadery mają tego. Lekki przewiew. O, tu już chyba jesteśmy u góry, co? Okej, okay, zobaczmy gdzie się wykopaliśmy. Bo chyba za daleko, co? Ej, czy myśleliśmy, widziałeś speedruny z przechodzenia Minecrafta? Widziałem, kurwa, Maciek Dream nagrywał speedruny. Ja ogólnie jestem wielkim fanem Tobiasza, bo to, co Tobiasz odpierdala na tych swoich streamach, to jest po prostu Bóg, nie? Teraz czekaj, bo tu jest taka krowa, to my tutaj powinniśmy iść. I to, gdzie to się powinno zapętlić w takim razie.
Gdzieś tutaj? No tu jest kolejny klocek, tak? Okej, okay, a my tym tunelem jak szliśmy? Mam nadzieję, że ten tunel jest w miarę prosty. Co? Okej. Okay. No trochę przesadziliśmy, ale to nic nowego, szczerze. Więc to będzie tak. I będziemy teraz podążać w tą stronę. Kurwa, zjebałem, muszę zobaczyć. Jeżeli tu jest to... Okej, okay, no to zbijmy ten klocek. I okaże, że nam się jakiś potwór jeszcze już z tego, w tej dziurze. A nie, jeszcze nie. Dobra, zrobimy tak i teraz lecimy w tą stronę. No. Tobiasze, naprawdę bardzo fajne te odcinki z Minecrafta wychodzą, a uwielbiam tego, tego jakby lecenie do tego końca gry i zabawę z hunterami. To się chyba tak nazywa, hunter, jeżeli się nie mylę. To wiem, może kiedyś spróbuję takiego, coś takiego zrobić, nie? Chociaż ja nie jestem jakimś mistrzem Minecrafta, tak? Ja lubię sobie w pokoju pochillować przy tej grze. No, to tak jak właśnie teraz powiedziałem. Ja lubię sobie pochillować przy tej grze, pobawić się, tak? Zobaczyć, co mnie czeka tak naprawdę. Trzech na jednego, miał nawet czterech na jednego już. I ciekawe, kiedy będzie wielki rewanż rewanżu rewanżu. Ale wiesz, tak oglądając na przykład tego Dreama i oglądając Huntera, znaczy oglądając Dreama i oglądając Tobiasza, no to mi się wydaje czasami, że po prostu Dream kurwa jest dogadany w, mniej więcej z tymi Hunterami, żeby go do końca nie bili. Chociaż czasami te takie ruchy na odcinku Tobiasza też się wydają takie dość podejrzane, nie? Ale było kilka takich faktycznie mocnych odcinków. Ja uwielbiam, jak tam to miał być chyba wielki finał rewanżu, rewanżu, jakoś tak. Bo ja oglądałem oczywiście z komentarzem Mandzia, tak? Gdzie miał te jeszcze totemiki swoje, co jeszcze wziął i ogarnął najazd na wioskę. To już w ogóle było boskie, jak zebrał chyba tam z 5 czy 4 totemy i sobie skakał na tym wzgórzu tak dookoła. O, akurat naprawdę. Przy Minecrafcie to się można wychillować. Nic się nic nie pierdoli, nigdzie nie musisz być najlepszy. Planujesz to, co chcesz robić, tak? Te budowle też są w miarę jakoś wzięte i określone, o co tak naprawdę chodzi. I to jest właśnie fajne w tym wszystkim. Kurwa. Kolejny poszedł kill-off. Ale mam na szczęście. O! Ja nazbieram w takim razie cobblestone'a, żeby Aga nie musiała zasuwać. I na odcinku wszystko zrobimy. Przyda się jeszcze tylko chyba żelazo, aby zrobić... co ja mogę wyjebać? Grape. Proszę, wypierdalać. A jeszcze coś muszę wyjebać, żeby zebrać... To mi nie jest w sumie potrzebne. Proszę pana, proszę wypierdalać. Jest okej. Ty masz tak przy Rimworld? No, widziałem u ciebie akurat. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Jeszcze jak pomyślę, że muszę to drzewo wypierdolić tutaj. Akurat mamy na działce to takie wielkie drzewo. To mówię, mam nadzieję, że to już na tym całym... Damantium? Chyba tak się nazywa to, co będziemy dropić z tych skorpionów i szczurów. Właśnie z adamantium. Uda mi się na raz to zrobić. Chociaż to nie będzie proste. Dobra. W ogóle widzę, że moje wskaźniki ze śmiercią, jednak to jest fake. Śmierć. Kurwa, ja straciłem plecak przez własną głupotę przecież. Nie wiem czemu Alaga mówiła chyba, że ma jeszcze dwa zapasowe plecaki. A jak coś, to na razie będziemy jej używać. Jakby co ja potem opierdol dostanę.
Ale wiecie co? Wykopmy się do góry, by sprawdzić, gdzie my tak naprawdę jesteśmy. A, woda. Czyli już chyba przekroczyliśmy ten teren, co? Co był zamierzany, czy jeszcze nie? O Jezus, pszczółka się bije. A jeszcze nie. Okej. Okay. No jeszcze troszkę. On oczywiście nie oblicza tego, a tu zaraz wezmę i tą wodę zakryję, bo przecież znając życie będzie nam brać i zmywać te pochodnie, które już postawiłem. Oczywiście, że zmyła. A tu tyle cobblestone'a się marnuje. Ewentualnie zaplanuj sobie, może w końcu też ruszysz u siebie z YouTube'em. Coś mówiłeś, że próbowałeś nagrywać na YouTubie, nie? Ogólnie, majster, jakbyś miał piątek czas. Ty chyba i tak nie słuchasz polskiego rapu. No ale staram się w miarę, żeby te odsłuchy... Nie wiem, czy widziałeś ten post, który wstawiłem na fejsie przed chwilą. A jak nie widziałeś, to sobie ogarnij. No, tak też może być. To ogólnie ty oraz Aga na pewno będziecie też brani pod uwagę, żeby robić odsłuch jakiegoś albumu muzycznego, nie? O, mówię, jeżeli chodzi o Kosiarę, no to Kosiara ze mną zrobił, mam z nim wspólną serię, więc ewentualnie jak nam coś wypadnie albo coś da się to jakoś ogarnąć, nie? No to pomyślimy, żeby może jakąś naszą wspólną serię zrobić. Będę ogólnie potrzebował jeszcze jednej osoby do Minecrafta, ale to już bym chciał, żeby ktoś był na przykład od Agi, żeby ona też się czuła pewnie, nie? Ona nie chce zaczynać tak jakby swojej przygody z YouTube'em. Ona naprawdę jako pierwsza wyciągnęła do mnie pomocną dłoń, powiedziałem, że takie coś chcę planować i powiedziała to dawaj, ja jestem gotowa. Więc no, dziewczyna wielkie propsy, że się nie boi też, nie? O. I ma nadzieję, że naprawdę świetnie się bawi przy tym, przy tej grze. A, nasionka proszę wypierdalać. Zbierzemy jeszcze trochę cobblestone'a, ale plecak, ej! Nie, to musi być, sorry. Dobra, jednak to nie musiało wypierdalać. A my gdzie już jesteśmy? No troszkę za daleko. Powinniśmy już tutaj skręcać. No, w miarę nam się uda dzisiaj wziąć i obliczyć tą działkę, nie? Te wymiary. Okej, okay, to będzie szło tu. Tu już ta pochodnia out. I lecimy teraz w tą stronę. Już się dokopiemy do... No okrążymy około tą działkę 100 na 100, nie? Ja pamiętam jak oglądałem jeszcze pierwszą serię Magic, jeżeli chodzi o Minecrafta. To ona wybudowała cosia o podobnych wymiarach. W sumie mógłbym, żeby jakoś to uczcić, nie? Jej cały, tak jakby ten projekt zrobić coś takiego. Ale no... Zacznijmy od tego, że gramy na jej paczce, tak? No, też może faktycznie, no ale mówię, wiesz... Pójdźmy w coś, żeby po prostu ona też mogła jakoś pływać, tak? Ona ma duży wpływ na tą serię. Naprawdę ma duży wpływ. Zawsze się pytam ewentualnie, co można tu zrobić i tak dalej. Tutaj pokazać, jak wygląda też Minecraft na modach, bo sama się przyznała nawet na nagraniu, że ona nigdy nie grała przynajmniej w tak mocno zmodowanego Minecrafta. No i chcę, żeby ona ewentualnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany z jej znajomych, po prostu z nami tutaj pograł, nie? Bo ty znowu streamujesz LOL'a, no kurwa, LOL do mnie nie mówi, tak? Pamiętasz swego czasu, jak sam próbowałem nagrywać LOL'a, no i szło tak kurwa, że można płakać, tak? Ja bym nie mógł, tak jak ty, tam jakąś małą ekipkę stworzyłeś, czy tam dostałeś propozycję, żeby do nich dołączyć, nie? Żeby z nimi właśnie pograć, bo no ja bym był chodzącym gównem, jeżeli chodzi o LOL'a. A poza tym, no... To jest kolejna gra, gdzie bym musiał wziąć i poświęcić w chuj czasu, tak? Nagrywając na przykład swoją gierkę teraz dzieciństwa Spyro, czy nawet nagrywając Biomutanta, no to dla mnie Spyro jest no nostalgią, tak?
A znowu, jeżeli chodzi o Biomutanta, to był jeden z tytułów, w który chcę zagrać. I naprawdę trafiła się oferta, kurwa, mać z nieba, bo na Origin, nie wiem czy teraz jeszcze jest, czy już nie, on był za darmo. Więc tak naprawdę, kurwa, mać po Januszowskiemu, udało mi się wziąć i oszczędzić hajs na tym. A tu byśmy musieli pomyśleć, no, w planach jest też ogólnie ten cały Forza, tylko że z tego co widziałem, premierę Forza już miało. Chyba, że Yoji, teraz nie chcę przekręcić jego niku, 720, już zaczął nagrywać z tego. I na przykład mógłbym się ugadać tak po prostu na te nasze nagrywki, żebyśmy po prostu się razem ścigali, nie? Bo na przykład ja w Forza Horizon 4 nigdy w życiu nie grałem, ale no, kurwa, nigdy w życiu nie grałem, no. Forza Horizon zacząłem grać może z pół roku temu, może z 5 miesięcy i sam motyw kupywania samochodów czy ogólnie tych wyścigów bardzo mi się podoba. Tyle, że ja bym chciał pójść w serię jakąś pod na przykład, nie wiem, serii bardziej Need for Speed, tak? Tego czasu był Need for Speed World i naprawdę, kurwa mać, jak ja żałuję, że to nie jest dalej oficjalna gra. Że to nie jest oficjalna, no oficjalna gra w sensie, że nie ma oficjalnego serwera, tylko że ludzie modują. To Grida 2. No ja w Grida nie grałem, ale oglądałem na przykład streamy albo Taku. Taku? Chyba głównie Taku nagrywał. Taku, Xayo i ktoś tam kurwa jeszcze. Nie wiem czy Nitro na jakiś jeden jednorazowy wyścig, czy tam dwa się nie załapał do nich, nie? Pamiętam przecież jak tam Macias świrował, jak tam świrował Bary w Gridzie. No, albo jak Japczan tam się wkurwiał, że ktoś tam go spycha z trasy, nie? Bo też trzeba zrobić jakiś w końcu content dla widzów, nie? Żeby ewentualnie z widzami w coś pograć. I to by było coś naprawdę fajnego. Jeżeli na przykład, tak jak mówisz, Grid. Żeby zebrać ekipę z Grida, tak? Tam osób, nie wiem, 15 czy tam 10. Bić na przykład wspólnie na streama. I na streamie po prostu w to popykać. Braga będzie w szoku, jak to zobaczy, co tu się stało, nie? Dobra. Robiliśmy tak naprawdę pierwsze kółko, minęło 40 minut streama. Ja bym aktualnie po dungeonach nie chciał latać. Mamy tak naprawdę... O Jezus, co to jest? In ore. Nie udało nam się wykopać żadnego... No nie udało. Dobra, ale musimy też tą górę tutaj skopać, więc teraz myślę... to się nazywa... No, teraz po prostu wezmę i... powykopuję do góry, żeby to mniej więcej było wiadomo, jak to będzie wyglądać, nie? No mało kto był zainteresowany, ale wiesz, im więcej ludzi, im większy streamer, czy im większe plany, no to też trochę inaczej wygląda. Ja mam na przykład w chuj pomysł już na konkurs, tylko że bym chciał pierwszy konkurs zrobić jednak przy tej widowni 1000 osób, nie? Żeby też ci widzowie mogli się zintegrować, żeby było nas więcej, żeby były jakieś ciekawe nagrody. Bo naprawdę, ja mam pomysł w chuj na konkurs. O, no tak, ćma, no napierdalaj się, plus jeden, naprawdę. Ja mam w chuj pomysł na konkurs. No ale chujowe by było, jakby na przykład w konkursie wzięło... To jest kurwa. Już nie ma robienia. A łopatę i tak się inaczej robiło. Olek, co ty odpierdalasz? Jakby na przykład w konkursie wzięło osób, no na przykład, nie wiem, 100, 200 osób. A przy tak naprawdę publice 1000 osób, przy publice 100 osób... No to wydaje mi się, że to tak w granicach 30-40 osób by wzięło, nie? No spoko, spoko. Łatw tam sobie te sprawy, co musisz ogarnąć, nie? Kurwa, dzisiejszy odcinek to jest Resident Sleeper i zdaję sobie z tego sprawę, no ale takie odcinki też czasami muszą być, nie? Przygotowawcze. Szczególnie, że naprawdę, jak chcę zrobić rozpierdol z tym mieszka, z tą tutaj chałupą.
2, 3, 4, 5. Dobra. No, motyl. Gdyby cię kurwa nie kliknąć, bo jak cię kliknę, to trafię do świata motyli, a tam jestem po prostu aktualnie pizdą, żeby cokolwiek tam ogarnąć. O, no podleć mi tu kurwa, jeszcze cię zabiję przez przypadek, masz rację. Just. A ta łopata trochę w chujowym miejscu się zespełniła. Dobra, tak jest lepiej. Kamień. Ale Aga jak wejdzie, będzie w szoku, co tu się odpija, odjebało. 5. No. Jakbyś Aga ewentualnie oglądała ten odcinek, to jeszcze musimy skupić się na żelazie, aby wziąć i porobić wiaderka pod ten spawner. To może tam, jak będziesz miała jutro chwilę, to po prostu wbijesz na serwer i ewentualnie postarasz się tam poprzekopywać wszystko. Znaczy poprzekopywać. 4, 5. No po prostu zdobyć to żelazo, nie? Powiedzcie mi, czy jest osoba na odcinku albo na live, która kiedykolwiek tak wymierzała działkę, jak ja robię to teraz? Bo to, co ja odpierdala, to jest naprawdę dość ciekawy sposób wykopywania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Okay. Teraz mi jeszcze kilo się rozpierdoli, mam nadzieję, że zrobiłem trzy. Tak, zrobiłem trzy. I pod tym względem jestem uratowany. Liściałkę, proszę, odpierdalałkę. Aby tu się zebrałkę i kopałkę. W dółkę albo w dupkę. Nie, w dupkę nie, w dupkę poproszę nie. Okej, okay, jest. Teraz jeszcze nastanie noc, już nie będę się tutaj wspinał na górę. A łóżeczko, a plecaczek niech sobie tu wejdzie. Okej, okay, tak, tak. To jest. Tak? Nie może być w tej akurat perspektywie. Czy w tym miejscu? Ja gadam, perspektywa. No, a tam dalej motyle się napierdalają w ścianę wlatując. Okej, okay, tu jest nic. A tu jeszcze musimy kopać. Okej. Okay. O, na pochodni. Okej, okay, pochodnia. Tu cię postawię. No, co tam jeszcze mogę wam opowiedzieć ewentualnie? Dużo ostatnio. Mówiłem o tym moim wpisie na fejsie. Aktualnie jeszcze... O, inaczej. Czemu jeszcze nie ma fanpage'a ewentualnie na Facebooku? Albo Instagrama? Uważam, że z tym dopiero jest najlepiej ruszyć przy ilości 100 osób, tak? Bo wiadomo tam. No, jeszcze niektóre osoby i ja nie namawiam, żebyście tak robili, broń Boże, bo to jest dla mnie wielka obraza osobiście, żeby nie powiedzieć obraza majestatu. Wiem, że są osoby i szczerze im za to dziękuję, ale nie róbcie tak. Są osoby, które na przykład mają potworzone dwa konta, albo nawet trzy, no i z tych trzech kont dają mi ewentualnie tego suba, nie? Jeżeli chodzi o YouTube'a oczywiście. No. Które dają mi po prostu z tych kont suba. Tylko, że jeżeli ktoś po miesiącu, czy tam po dwóch miesiącach na przykład nie obejrzy ani jednego filmiku z któryś z tych kont, czy coś takiego, no to ten sub wtedy tak jakby się anuluje. I tak naprawdę jestem w plecy, a już zbliżam się powoli do tego momentu, jak już nie ma tego momentu, że ilość filmików przekracza ilość subów,
A naprawdę chciałbym, aby ten kanał rósł do przodu. Bo wiadomo, im więcej ludzi, tym większe perspektywy, tak? Znaczy, im więcej ludzi, tym wiadomo, lepsze wyświetlenia. Im lepsze wyświetlenia, tym lepszy hajs. A z czym idzie lepszy hajs? Idzie także lepszy content. Nie oszukujmy się. Ja chciałbym na przykład w przyszłości dla was robić vlogi na przykład z podróży swoich, tak? Ja chciałbym wziąć i jeżeli już chodzi na przykład o prywatne rzeczy, to płacić aktualne mieszkanie, pomyśleć coś o swoim, ewentualnie nawet z kimś zamieszkać, ze znajomych, którzy też nagrywają, żeby po prostu tworzyć jakieś ciekawe tam pomysły. Nie mówię oczywiście o jakimś pomysłu, nie wiem, domu ekipy czy coś takiego, bo aż tak to ja popierdolony nie jestem. Bo ci, co odpierdalają, jeżeli chodzi o na polskim rynku, no to nie oszukujmy się. Ekipy, no to nie ma osoby, żeby nie znała ekipy, tak? Albo przynajmniej jednej z ich rzeczy nie spróbowała. Ale mówię, no, większa ilość osób, większe możliwości. Chciałbym też na przykład w przyszłości pomyśleć coś o branży odzieżowej, żeby pójść w tym kierunku. Żeby ewentualnie, nie wiem, własny sklep założyć, tak? Żeby na przykład parę osób mogło u mnie też pracować. Tylko, że do tego, no, potrzebne są po prostu... No, jesteście potrzebni wy. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił suba w tym momencie, mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego mojego monologu, tego monologicznego pierdolenia, tak? Zostawi suba, kliknie łapkę w górę, no i ewentualnie napisze komentarz. O, zróbmy taki challenge. Napiszcie w komentarzu, że dałeś suba. Zobaczymy, ile osób po prostu tego wytrzymało do tego momentu live'a i po prostu zostawiło suba. Dobra, co ja powinienem zrobić? Powinienem zrobić... czekajcie. A, no oczywiście, że ja zostawiłem tutaj crafting. A crafting nam będzie potrzebny. I crafting on... Ziemia on. Raczej kurwa, crafting on, ziemia off. Dobra. I mój drogi. Dwa? Nie, dobra. Zróbmy jedną siekierę. Jedna siekiera, jak coś to chuj. Będziemy brać i sobie ją co chwilę odnawiać. Co mój drogi craftingu, dziękuję za twoje użyczenie. Użyczenie twoich supermocy. Ja wypierdolę sobie bruk, oczywiście, naturalnie. Wydaje mi się, że do tego spawnera 8 staków bruku powinno bez problemu wystarczyć. A wiadomo, tymi jajkami też się zajmiemy spokojnie. Tu naprawdę, jeżeli chodzi o tego zmodowanego Minecrafta, to jest tu tyle do roboty, że nie wiem, czy ja się zamknę w 50 odcinkach, żeby to wszystko poogarniać. My jeszcze będziemy walczyć z takimi bestiami, jeszcze tak będziemy tutaj tego wpierdalać FPS-y w tej grze, że wam będą kurwa mać komputery siadać, nie? Oglądając. Ogólnie także do mnie odezwała się osoba z większą publiką, około już 1000 osób, że podobał się jej mój kanał, tak? I że ewentualnie jak tam zostawię suba, tam lajka, wiadomo, lajk dla zasięgów, to że po prostu poleci mój kanał tam u siebie na streamie, no i po prostu powie, żeby tam ludzie wbijali, nie? I zobaczymy, czy faktycznie to zrobi, czy w ogóle w przyszłości o mnie wspomni, no bo oglądałem tego live'a z nadzieją, nie oszukujmy się, jeżeli podbija do ciebie gościu z tysięczną prawie publiką i mówi, że na przykład poleci na swoim kanale mnie, no to mam nadzieję, że na przykład te parę subów padnie, nie? Ale oglądałem jego ostatniego live'a i nawet o tym nie wspomniał, dlatego też nie wiem, czy to nie jest tak jakiś cwaniaczek, który na przykład wybija się na takich osobach, tak? Ja do tej pani co osobiście nie mam. Jeżeli faktycznie w ten sposób chciał postąpić, no to niech sobie tak postępuje, mnie to gówno obchodzi. Ale niech nie robi nadziei też innym ludziom, nie? Bo ja na przykład jeszcze jestem z tych osób, że mi możesz obiecać kurwa złote góry, tak? Ale nie chciałbym, aby osoby po prostu, które są u niego i dalej w to wierzą, po prostu były przez niego oszukiwane, no bo to nie o to chodzi, tak?
A typo dobrze obmyślał plan, jeżeli miałby kogoś zrobić w chuja, no bo nie polecił, znaczy nie napisał komentarza ze swojego oficjalnego konta, tak, tylko z jakiegoś tam innego mailowego, drugiego tak jakby zapasowego. Więc z tego konta zapasowego po prostu podał link do swojego odcinka najnowszego. No i żeby to wam powiedzieć, po prostu... No wysłał to, no ja wesłem na ten filmik, mówię chuj, masz tego suba, możesz mnie wypromować trochę, tak, masz tego suba, masz tą łapkę, ale żeby to też nie było tak, chociaż moja 60-liczna publika przy nim, oczywiście to, no to jest kurwa moja mała armia w porównaniu do jego tysięcznej armii, tak, obiecałem, że no ja tak samo wspomnę o nim na odcinku, żeby to też było na zasadzie takiej w miarę równorzędnej wymiany. Też mówię, no ja aktualnie to mogę kurwa no buty czyścić, nie? Jeżeli chodzi o jego widownię. Więc biłem sobie też na jego live'a. Coś tam do niego napisałem, żeby też była jakaś tam aktywność na live'ie, tak? Coś tam się go podpytałem, coś tam zapytałem, coś tam zaprzeczyłem. Powiedziałem, jak to tu wygląda, nie? Że jak to tam aktualnie teraz u mnie wygląda itp., żeby wiadomo był jakiś rozruch, żeby miał z kim pogadać na czacie. No bo to jednak też jest przy jakiejś gierce coś. No i zobaczymy, czy tak jak obiecał to zrobi, czy po prostu no chciał mnie wychujać. Ale mówię, no ja na pewno wejdę i na pewno w odcinku numer 2 na początku wspomnę o tym typie, pokażę jego kanał, pokażę komentarz, który nie, znaczy czy pokażę komentarz, W sumie on to publicznie udostępnił, to jeżeli on to publicznie udostępnił, to ja też to publicznie pokażę w filmiku. No i zobaczymy, czy typo akurat to, co obiecał, zrobi, czy po prostu potem umyje ręce i powie, że to nie jest od niego. No bo takich ludzi trzeba brać i tego. No wyjaśniać, nie oszukujmy się. Z tego, co słyszałem na jego nawet live'ach tam ostatnim, przed tym, co mi filmik wysłał, no to miał publikę w okolicach 8 tysięcy, nie? A teraz założył kanał na nowo, bo coś tam się spierdoliło tam u niego na kanale, tak? Coś tam wspominał, no ale też nie chce siać teraz fermentu, o co tam konkretnie chodziło. No i co? No i po prostu zaczął od nowa, nie? Fajną nagrywa tematykę osobiście dla mnie, tak? Też chciałem coś takiego, tylko że ja nie chciałem nagrywać Bedwarsów, tylko chciałem nagrywać Igrzyska Śmierci. No ale... Mówię, no ja mam zajebany grafik, tak? Nie oszukujmy się, ale zacząłem zbyt dużą ilość gier. Nie przeanalizowałem tego wszystkiego. No i teraz muszę... Teraz w miarę staram się po prostu wziąć i utrzymać ten poziom, tak? Staram się w miarę utrzymać poziom ze wszystkimi grami, staram się nie spóźniać. Ale jak na przykład widzicie, teraz nagrywam streama o godzinie 12 w nocy, tak? Znaczy streama w pół do zacząłem pierwszej. Kończę tak naprawdę tego streama. Jestem ugadany z osobą, która ma nocki i to też dla niego jest w chuj wielki props. Jestem ugadany z osobą, która ma nocki, że specjalnie, mimo tego, że wraca do domu o 6, to wstanie na godzinę 10, 9, i nagramy jeszcze tą gierkę, tak? Więc on też ma swój kanał na YouTubie, tak? Dla niego też wielkie props, znaczy wielkie props. On też ma kanał na YouTubie, on też chce coś spróbować w tej tematyce, tak? I chłop po prostu obiecał mi, że na pewno to zrobi, więc ja go trzymam za słowo. Ogólnie jutro już jest całkowity termin tego. No i nagramy to Destiny. No, więc jeżeli jest seria Destiny, jeżeli oglądacie tego live'a, to wbijcie na serię Destiny pod filmikiem, bo teraz filmik będzie ukazywany u mnie, bo robimy na przemian, że jeden odcinek u mnie, jeden u niego, to wbijcie po prostu w opis odcinka i wejdźcie tam na jego kanał i też mu zostawcie suba, bo chłop naprawdę na to zasługuje, tak? On też ma zaczęte sporo serii gier, myśli mniej więcej, co może jeszcze ruszyć. Ruszył też ze swoim Instagramem, takim typowo pod gry. No i zbieram powoli ludzi, nie? Idzie mu to trochę słabiej niż mi,
ale osobiście uważam, że serie, które zaczął, są naprawdę zróżnicowane i każdemu się mogą spodobać. No, kilofałkę. Mam jeszcze jedną kilofałkę? Nie mam jeszcze jednej kilofałki. A wiem, że jak wbiję, no to już tutaj chuja będzie. Dobra. To ja postawię tu. Zrobimy jeszcze... W sumie chyba jeden kilof jeszcze do końca odcinka wystarczy. Zniszczymy go. I wtedy będzie koniec live'a. Okej. Okay. Cyk. No, akurat to ja nie chciałem zebrać, wiesz? Bruk. Nie wiem, ile mam bruku. Szczerze, chyba ta ilość powinna wystarczyć. Jakby co to chuj. To zrobimy połowę spawnera na odcinku, a drugą połowę na streamie. Naprawdę, jak już wydobędziemy adamantium, to już lepsza broń, tylko będzie ulepszona Berta w świecie mrówek. Mrówek? Chyba to był świat mrówek. Bo są mrówki czerwone, są zwykłe, są jeszcze termity. I chyba w świecie mrówek to będzie najlepsza broń. Co ja teraz powiedziałem, kurwa? A, tak, dobrze powiedziałem, dobrze, sorry. Ja też mam czasami takie zaniki, że nagle coś mi wypada z głowy, coś tam spierdolę, czasami seplenie, czy nawet literki nie powiem. Wkurwia mnie to osobiście, bo nie mam problemu z mową, tylko no... Czasami moja głowa hamuje głupoty, które sam chcę pierdolnąć. Ja mam kosmiczny dystans do siebie, naprawdę, kurwa mać. I dla mnie osobiście YouTube to jest taka troszkę terapia. Bo ja nigdy nie lubiłem się znajdować w gronie osób, których nie znam, tak? Jakoś zawsze się bałem tego towarzystwa. I po prostu, no, doszłem do wniosku, że w końcu coś trzeba zrobić ze swoim życiem. No i chuj, no i wyszedł YouTube. Postanowiłem, że to będzie dla mnie taka terapia na otwarcie się przed ludźmi, tak? Poznanie ich lepiej. Poznanie lepiej, zobaczyć ogólnie, czy moja tematyka się spodoba, tak? Tutaj naprawdę dość duże grono aktualnych subskrybentów to jest z mojego miejsca pracy. Bo też oczywiście wspomniałem, bo nie oszukujmy się, żeby teraz wybić się na YouTubie, trzeba być taką trochę YouTubeową dziwką, tak? Musisz się pokazać, musisz ewentualnie komuś wspomnieć itp. No i to działa w dwie strony, tak? No jeżeli komuś się spodoba mój content, to mam nadzieję, że ta osoba powie swojemu znajomemu, który też się interesuje takimi filmikami o moim kanale. No i że to będzie tak jakby zwrot w moim kierunku, nie? Znaczy zwrot. No, w sumie to będzie kurwa zwrot, no bo tak naprawdę ja na tym zyskam, tak? Bo może wtedy kolejna osoba powie swojej kolejnej osobie, to taka będzie tak zwana poczta pantoflowa. Dobra. I tutaj ładnie przemy do przodu. Już mamy prawie godzinkę live'a. Chyba jednak kilofałki nie zniszczymy teraz. Jeszcze na sam koniec tutaj. No w sumie tutaj już minuta zostanie, to już wykopię ostatnie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Ada się zdziwi z tego, co tu zobaczy. Jak bardzo się produkowałem, żeby to wykopać. Może być trochę rozczarowana, że sam się nie zająłem tym spawnerem. Nie powiem, że nie. No ale naprawdę, dla tej dziewczyny też bardzo potężny props. Dobra. Okrążyliśmy mniej więcej. Tak, zrobiliśmy. Tu jak zobaczy wielką wyrwę w skalę, to się zdziwi. Tu jest też wymierzone, tu jeszcze będziemy to ograniczać. No a na odcinku zrobimy ten spawner. Jeżeli ze spawnerem wyrobimy się szybciej niż pół godziny, chociaż ja w to oczywiście mało wierzę, to po prostu jeszcze skończymy na dungeon. A jeżeli nie skończymy, no to obiecuję wam, że w przyszłym live'ie zrobimy dungeon ten, który widzieliście na live'ie 1,5, bo tam były tak jakby zameczek na piasku. No i jak już te adamantium nadrobimy wystarczającą ilość, tak, tam macie znaczek właśnie dungeon 500 metrów od nas, to po prostu, no, pójdziemy i podbijemy to, nie? Dobra. To mogę powiedzieć, wypakujmy się z jakimiś tutaj materiałami. Emerald, magnezjum to też jest, szmaragd.
Żwirnie, żwirnie. Tutaj koper, tutaj węgiel. Patyki w sumie też tu by mogły iść, a ja już odjebię jej taki kurwa magazyn, że po prostu ta kobieta się w nim zakocha, nie? Obiecuję wam to. Będzie tak przekminiony kurwa magazyn, że nie widzieliście jeszcze takiego magazynu. Dobra, Tinor, Tinor. A, Tinor też. Dobra, ziemia to już wiadomo, dla plepsu. Tutaj rzućmy wszystko, co się zmieści. A, dużo się nie zmieściło wcale. To. Mamy Star Piece, ale to ta gwiazda, którą ja tam zdobyłem, jak spadała. Też na którymś z live'ów. Tu ma zrobione pod chałupę, to już jej nie będziemy niszczyć. Tu też, tu ma żarełko. To jeszcze może zrobimy dodatkową skrzynkę na takie śmieciowe rzeczy. Na śmieci. Dobra. Powinien z jednego wypada 4, 8. To jeszcze 2 i powinny wyjść dwie. Dwie. Powinny wyjść dwie, kurwa. Powinny wyjść dwie. Skrzyneczki. Są dwie? Zajebiście. O to właśnie chodziło. I postawimy ją tutaj. Kurwa, nie osobno, miał być razem. Kopaj, kopaj. Tu trawa nie przeszkadza. Dobra. I wyjebie ten bruk. Okej. Okay. A niech to też ten sprzęcik tu już będzie. Przyda nam się pewnie później. Plecaszek odłożyłem. Wbiliśmy 11 poziom, chociaż to dużo nie zmienia. No i co? Dziękuję wam bardzo za live'a. Mam nadzieję, że live'ik się podobał. Trochę pogadaliśmy, trochę usłyszeliście, jakie mam ogólnie plany do przodu. Trochę mnie lepiej poznaliście, mam nadzieję. Mam nadzieję, że też może jakieś subiki wpadną po tym Minecrafcie. Choć widziałem, że viewsy są dość słabe, no bo to jednak jest godzinny odcinek. A dzisiejszy odcinek będzie dość mocno zamulał, więc to będzie taka typowa pogadanka. I co? I żegnam się z wami. Do zobaczenia w środę na odcinku z Minecrafta. I tyle. Ała.